Siemaneczko, witajcie. No dzisiaj w końcu mówię, zrobię podsumowanie pracy przy tym headerze. Skończyłem jakiś czas temu, jednak kurczę, wiecie jak jest z tym czasem kochanym, nie? Już jest wystawiony, tak jak widać. Co tu się działo, co tu robiłem? Może pierwsze zaczniemy od napędów. Napęd na wałek przerobiony. Ten wałek był tutaj trochę poprzerabiany. Kolejny napęd, napęd Schumachera. Napęd przykładni Schumachera idzie normalnie, tak jak był w tamtym, że tak powiem, o, w pierwowzorze. Tam nic się nie zmieniło, zmieniło się jedynie długość pasa, ponad 4 metry, 4,5 metra pas i te koło jest zmniejszone, przez co mamy mniejsze obroty na przykładni Schumachera, przez co mamy mniej intensywną kosę, w rzepaku wystarczy. Został przerobiony napinacz. Napinacz automatyczny. Pamiętacie ten filmik krótki z próby? Tam latało to wszystko. To teraz jest sprężyna zastosowana i automatyczny napinacz. Idzie to jak żyleta. Co dalej? Wymieniłem łańcuch. Wymieniłem również sprzęgło. Sprzęgło, ponieważ tu jest sprzęgło, które było przy tym headerze, czyli dwie części są do siebie zespawane. Tak, to sprzęgło nie puściłoby nigdy. O, ładnie, pyk, dwa spawy. Dlaczego je zespawali? Potem doszedłem do tego. Tu za tym kołem jest taka piastka. Ktoś tą piastkę założył odwrotnie. Przez co tutaj, tu w tym miejscu jest taka tulej i to było odsunięte w tą stronę, czyli ta tulej chodziła na gwincie. Jeżeli przyszedł tylko jakikolwiek opór, zaraz sprzęgło przeskakiwało, dlatego oni zespawali to sprzęgło do kupy. No, z całe szczęście znalazłem to i usunąłem. Co dalej? Motowidła są na zmniejszonej zębatce. W starej 900 te zębatki się wymieniało. A tu już pomyśleli, że po prostu są dwa rodzaje, na jednym większa, no widać jak są zęby wyjechane, czyli na większej pracowało, teraz jest założone na mniejszej, czyli motowidła są wolniej. Tutaj, nie wiem jak to będzie widać, czy to będzie widać cokolwiek, nie będzie, od dołu. Tutaj sprężyna, tam trochę też poprzerabiałem, tutaj na przykład, o zobaczcie, zdystansowałem na tulei ten cały wałek i całe połówka koło wariatorowego, ponieważ tam było na segierze i mi to wyskakiwało. Silnik od zwalniania i przyspieszania motowidła został rozebrany i wyczyszczony, bo nie chodził. No i teraz działa. Wymieniłem, no tak jak już widzieliście, tam te paluchy i kilka panewek tutaj w żmijce. Tu dałem uszczelki takie miękkie, fajne. No złącze hydrauliczne to tam z awarii takich, która już wyskoczyła, to na przykład wyskoczył wąż z okucia i miałem wyciek oleju, przez co tu jest takie trochę, o widać, tłuste. O, jak widać osłony tutaj z tej strony wszystkie trochę ponaprawiane, poregenerowane, tu musiałem wytłoczyć nawet na, bo jest nakrętka, tu taki tam dziób na szybko, wiadomo, bardzo dużo założyłem się zębów, ponad 30 sztuk nowych zębów założyłem, bo były kruche, łamały się i praktycznie stwierdziłem, że wolę wywalić zawczasu i niż to ma potem wylądować w kombajnie. Także jest to ogarnięte. No te rury nie są za ciekawe, są spawane, prostowane, krzywione, także te rury właśnie co trzymają te zęby, ale do rzepaku myślę, że wytrzyma. Tu widzicie osłona, tak jak mówiłem, że chcę zabudować całą ścianę, czyli zabudowałem. No tu osłonki tego napędu, kosy. No tak to wyszło.
co do wózka, wózka nie chciałem w ogóle robić, znaczy naprawiać, nie chciałem go w ogóle dotykać, ale musiałem dospawać tutaj takie dłuższe hokeje, żeby to jechało jakoś. No jak zacząłem spawać, no to już będę spawał, bo potem się okazało, że ten wózek był w sumie złamany w dwóch miejscach. Także no, po tym poście, który wam wstawiłem na społeczności, Piotr się ze mnie śmiał, że naprawa tylko zieloną farbą, ale nie, nie, nie tylko niestety, bo właśnie były te trochę spawania tego dyszla i tutaj z tyłu też był pęknięty, to jest jakaś samoruba, no ale podratowałem to i będzie jeździło. Felgi Black Beauty, bo nie chciało mi się na żółto malować, bo czarnym się lepiej maluje, bo nie trzeba opony oklejać, a co, te opony są takie, już wiecie, takie made in wyrzuć, także także tak to zrobiłem, tak to ogarnąłem. Mówię dzisiaj na króciutko z telefonu, bo no, nie mam czasu ostatnio, tak jak już chyba wspominałem, a nie chcę też, nie mam go i nie chcę go tracić za bardzo na obróbki, nie obróbki, dlatego mówię, tutaj machniemy moment coś z telefonu, żeby już było projekt zakończony, że tak powiem. Ta nadstawka wyszła tak, zobaczcie, ale nie jestem do końca z niej zadowolony, ponieważ nie przewidziałem jednej sprawy, bo oczywiście miałem go whaczonego na kombajnie i co się okazało? Okazało się, że no przy tym kombajnie teraz jest dłuższa gardziel i niestety nic nie widać żmii, tylko końcówki palucha. A myślę, że to nie będzie przeszkadzało. Jak będzie przeszkadzało, to po prostu chcę odciąć i postawić bardziej tu odetniemy i postawimy bardziej do pionu te profilki i myślę, że wtedy będzie ok. Co dalej? No, co dalej? Projekt zakończony. Myślę, że kolejna modernizacja, jaka będzie, jeżeli będzie, jeżeli mi to się będzie nie podobało, to będzie dołożenie tutaj drugiej kosy. Dlatego to tak jest zrobione, jak jest zrobione, ale na razie nie, na razie niech to działa. Aha, czego jeszcze nie zrobiłem? Nie zrobiłem ograniczników do opuszczania motowideł, ponieważ tak jak teraz, tutaj mamy ładną przestrzeń nad zębami i taka ta przestrzeń musiała być, a jeżeli damy ograniczniki i no właśnie, teraz jak wysuniemy motowidła na, powiedzmy, do końca, to nam już zęby będą tu stawać. No ale w tym położeniu teraz mamy zęby ładnie uniesione i teraz nie wiem, czy robić te ograniczniki, czy nie robić, czy sobie dać luz na razie, a zobaczę, jak to pójdzie w praniu, czy to w ogóle potrzeba. I tak myślę, że to by było na tyle z tego projektu. Następny projekt, coś się szykuje? Na razie nie, wystarczy. Dzisiaj jeszcze miałem projekt naprawa zmywarki, także wiecie, pełno jest takich rzeczy, które trzeba zrobić ponadplanowo i tak to jest. Ciekawy jestem, jak to sam będzie działać. Rzepak, to jak już mówiłem, pokazywałem, to się zapowiada, czyli będzie co robić i no i tak ma być, żeby było dobrze. Dobra, w takim razie trzymajcie się, do następnego razu, cześć, pozdrawiam.